Dobry wieczór bardzo, tuż po meczu ESP, cześć. Witam. Sławek z nazwiska. Wełna. Sławek Wełna, powiem tak, no ciężki to był mecz. Jesteście liderem, tak jak powiedziałeś tutaj poza kamerą, ale ciężki to był mecz bardzo z Aleksander Mansoluszyn. 1-3, bardzo długo się utrzymywał ten wynik. Kurczę, no nie porwaliśmy na początku i tak szykowaliśmy się na spokojny mecz, bo to trzecia liga. No natomiast tak. Nie wchodziło nam. W poprzednim meczu nie mogliśmy strzelić, mieliśmy 20 sytuacji. Teraz myślę, że byliśmy blisko rekordu i tu bramkarz, muszę powiedzieć, dał radę rękami, nogami, kurczę, głową. Bramkarz ręcznej. Wszystkim. No właśnie tak widziałem, że bluza profesjonalna to sugerowało problemy, nie? Ale przełamaliśmy go. Oni też się zmęczyli, także tym razem to my górą. Nie? Strzeliłeś taką ładną brameczkę ostatnią? Dołożyłem? Nie, to nie ja. Ja dołożyłem na pustą jakąś taką fatalną, nie? Ale na kamerze poszło, jest, że dobra. Nie? Bramka także, jest bramka. No bramka jest bramka. No. Fatalna. Dobra, taka dogonienia na dwa, także aha, ważna, nie? Ważna, mówi się ważna. Czyli co, a jak to się stało, że oni prowadzili tak trzema? Kurczę, no nie wiem, no wydawało się, że miejsca jest dużo i takie szły kontry, bo my raczej prowadziliśmy grę, nie? Więc my tak sobie graliśmy, jak założyliśmy, głupie straty, no i nic z przodu nie wchodziło, nie? Powiem szczerze, że drugi mecz z rzędu, trzeba popracować. Mamy tydzień przerwy teraz, także... Czyli zostało 7 spotkań? 6 nawet. 6. Teraz co, jesteś liderem trzeciej ligi i nie wypada tobie powiedzieć inaczej, że absolutnie walka o pierwsze miejsce tutaj. Ja bym nawet zaryzykował, że my już przed startem inauguracyjnej fazy zakładaliśmy pierwsze miejsce w trzeciej lidze, także, także my tu optymistycznie... Ale może nie zakładaliście wtedy trzeciej ligi? Nie, no znaczy, to nasza pierwsza runda razem, nie? My tak nie gramy, nie jesteśmy zgrani, więc dopiero się tu dogrywamy. Plus hala też, nie? Bo my zawsze gdzieś na otwartych boiskach, na sztucznej trawie, także dogrywamy się, zakładaliśmy, że jak w trzeciej lidze to będzie ok, natomiast tutaj już walczymy z każdym i myślę, że każdy jest w zasięgu, także... No to tyle, to kogo pozdrawiasz? Ja w imieniu Mateusza, który zrobił tam furorę na YouTube, nie wiem czy pan widział, cytując Mateusza, pozdrawiam jego koleżanki z Sony, także... O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.